Jeśli to nie wkurza twoich rodziców, to nie jest to rok. Peter Steele, mokry sęk gotów i gotek lat 90. Kulturysta, kierowca śmieciarki, wrażliwy romantyk, który w 95 roku wylądował na okładce Playgirl, to wokalista zespołu Type O Negative. Był częścią przemysłu muzycznego już od lat 70., występując w takich zespołach jak Hot Ice, Northern Lights, Carnivore i Fallout. Dopiero trzecia płyta Type O Negative zapewniła im zainteresowanie publiczności. Rok po wydaniu płyty Bloody Kisses oczy mainstreamu skierowały się ku kulturze gotyckiej dzięki filmowi Wywiad z wampirem. W jednym z wywiadów Peter Steele stwierdził, że wizerunek gotycki został im przyklejony przez media, ponieważ wytwórnie musiały dać im jakąś łatkę w celach sprzedażowych. Cytując artystę, ludzie myślą, że jesteśmy wampirami, w sumie z siemy, ale nie jest to krew. Ze względu na specyficzne poczucie humoru oraz poruszanie kontrowersyjnych treści zespół niejednokrotnie miał problemy. Nazywano ich rasistami, nazistami i antysemitami, mimo że jeden z członków był Żydem. Mimo że Peter Steele genetycznie obciążony był chorobami krążenia, nie stronił od narkotyków czy alkoholu. Zmagał się z wieloma nałogami. W pewnym momencie kariery reszta członków zespołu bała się bukować trasy koncertowe, ponieważ bali się także, czy ich wokalista ich po prostu dożyje. Zespół Type O Negative istniał od 1989 roku. Wydał 7 płyt i zakończył swoją działalność 14 kwietnia 2010 roku, w chwili śmierci Petera Steele'a.